Ja mam tutaj niestety coś, co mi mruczy. No i dobra, kolejny meczyk jest już przed nami. Aktualny wynik to jest... Spoiler, a niech będzie spoiler, spoiler alert już był. Nasz wynik to jest 1-0 dla Zazu, dla gracza z Polski, to jest po prawej stronie. Jego przeciwnikiem natomiast jest Teran z teamu norweskiego. No i jest 1-1. Fuj, 1-0, co ja głupiego mówię. Miało się wszystko zacząć o 19, potem okazało się, że ma wszystko trwać o godzinie, że ma się zaczynać o 20, a w międzyczasie zaczęło się o 19:21:32. Zaczęliśmy więc ten mecz Zazu bardzo ładnie lingami, mutaliskami i bailingami harasował, dręczył, gnębił Terana, że tam skończyły się minerały. Teran się jeszcze nie poddał, ale Zazu też w ostatnim meczu nie zaryzykował, nie wiadomo jak, niszczył po prostu armię po zniszczeniu armii przeciwnika, cofał się i ekonomii i nie wchodził. Wiedział, że ma kontrolę nad mapą, Teran nie mógł wyjść i go po prostu zmiażdżył w miejscu. Po prostu koniec zabawy było. Ekonomicznie zostało zdjęte wszystko, co się da. No i co teraz Teran wykombinuje? Gazu na razie nie widać tutaj, żeby przejmował. Jeszcze chwilkę powinniśmy poczekać, chociaż ten gaz lada sekunda powinien być, jeżeli on by o tym myślał. Jeżeli nie będzie, będzie to oznaczać szybką ekspansję. Jest to wersja blizzardowska tej mapy. Co to oznacza? To oznacza to, że mogą być tutaj, powiedzmy, te close spoty, czyli może być przeciwnik tutaj lub tutaj, ale Zazu już to wykluczy z jednym overlordem, drugim za chwilę też. Przepraszam, no co, już jestem u was z powrotem, głupie tutaj ustawienie, bo już muszę jedną rzecz bardzo szybciutko, to jest ważniejsze od czegokolwiek znaleźć i wracam do was. Już jestem zaraz. Już jestem, przepraszam was najmocniej za to wszystko, co się wydarzyło. Mamy faktorkę, po prostu czasami niektóre rzeczy są ważniejsze od streamowania. Tak to wychodzi, więc mamy gaz, mamy faktorkę. Mam nadzieję, że tą minutkę przeżyliście jakoś beze mnie. Więc będą heliony, żeby tutaj blok, żeby mieć jakąś kontrolę nad mapą. Nie wyszło to w ostatnim meczu Teranowi w ogóle, bo szybciutko wyskoczyły. Szybciutko wyskoczyły Roachem, więc Roache wyskoczyły i te heliony, które miały tam być, nie spisały się w ogóle. To był zresztą ten raz, dystans był dosyć krótki i mały. Bardzo mądrze Teran teraz postanowił przypilnować tego jednego Overlorda i tu jeszcze nawet Zerlingi muszą uważać, żeby nie zostały zabite. I Zazu został przyblokowany, co może okazać się dla niego wielkim problemem. Na początku gry dać się przyblokować, to po prostu kosztuje aż za dużo. I teraz, przy okazji witam wszystkie osoby z suchego kanału, które do nas przyszły, bo widzę, że parę osób wskoczyło. Marynisy, fajnie, bardzo mi się podoba, jak Teran właśnie pamięta o takich drobnych szczegółach, że wyjdzie, zniszczy tego Overlorda. Idealny timing na to był. Jest w drodze już bunkier, ekspansja za chwilę skończy się budować, zostanie zmieniona oczywiście w orbitala i potem będzie szybkie wydobycie. A co my tutaj mamy? Mamy marudery. Tym razem Teran nie ryzykuje, postanowił iść od razu bardzo szybko w marudery po wybudowaniu tych helionów, które mają zeskautować, trochę przypilnować mapę. I teraz, wow, no oczywiście przypalone,
trzeba uważać. Jeden spine, ale jego rozstawienie nie jest super cacy, bo tak naprawdę tutaj chyba dołem można przejść, żeby on nie zaatakował zazu. Powinien uważać na tą królową, którą powinien myśleć, żeby przyblokować tutaj wejście, żeby te heliony nie dostały się do środka. Zaraz 6 zerlingów wyskoczy. Czy one mają już speeda? Tak, speed już jest, więc bardzo dobrze one będą. Kolejne jednak heliony się zbliżają, więc czwórka już naprawdę jest ryzykowna, jeżeli się dobrze ich nie przypilnuje. Zazu bardzo mądrze wyszedł i teraz będzie chciał złapać przeciwnika. Byłoby dobrze, gdyby w obrębie tego miejsca gdzieś tutaj dał radę złapać te heliony. Dzięki temu Spine byłby w stanie atakować. Zazu przesadza Spine'a troszeczkę do przodu. Idealny moment dla Terana, żeby teraz wjechać, ale ten nie będzie nic robił. No i jeszcze tutaj Wallin jest robiony z Baneling Nest, więc teraz to powinno być ich idealny timing po prostu dla Zazu. Udało mu się tego Spine'a przesadzić trochę do przodu. Zerlingi czekają tutaj z tyłu, żeby tutaj złapać przeciwnika, żeby on się jakoś nie wymknął, żeby... Po prostu czekają w miejscu, w które będzie chciał wjechać za wszelką cenę tymi helionami, ale on nie chce za wszelką cenę wjeżdżać, on chce po prostu pilnować, żeby creep nie był rozprzestrzeniany, chce przypilnować, czy jakaś armia wybiegnie na niego, a my tutaj mamy Overlorda, który leci na śmierć, nie, został zawrócony. Zawrócony został Overlord i teraz co dalej Zazu będzie kombinował? No gra taki sam build jak ostatnim razem, z tego względu, że on jest dosyć dobry na tej mapie. Łatwo jest wlecieć w linię minerał tutaj z tyłu. Tu trzeba uważać trochę na tego naturala, nie zawsze da się wlecieć dobrze mutalami. Dobrze rozstawione jednostki są w stanie zrobić dużo krzywdy. Baza nie jest jednak zbyt wielka, główna i można tutaj wlecieć. Fajnie wpadać, niszczyć pojedyncze te adony, te sklepiki. A w międzyczasie mamy zerlingi, które właśnie zżarły większość helionów. Ale uwaga, bo ten helion jeden może dużo szkód narobić. Ostatnim strzałem jednak nie dał rady. Zerlingi wyżarły wszystko, co się dało, no i teraz ucieka Zazu pod Zelnagę, żeby pilnować, co się może stać. Creep i jeszcze raz creep, tu jest potrzebne, dwa kryptumery już zostały posadzone, kolejne lada moment też powinny się pojawić. Dużo tych dronek u Zazu, bardzo dużo, 53 do 35, więc widzimy tą różnicę w wydobyciu. To jest w tym momencie tylko około 300, czasami 400 minerałów. Tak się składa, że różnica jest taka z tego powodu, że oczywiście są muły i jeszcze raz muły, które nadrabiają z ilością wydobytych minerałów. Będziemy mieli dropa, tak też jest, leci drop ze strony Terana, będzie chciał tutaj zniszczyć. To właśnie trzeba na tym mapie, trzeba bardzo mocno pilnować tych dropów. Zazu o tym wie i dlatego rozstawia swoje overlordy, żeby widzieć doskonale, co się tutaj dzieje. Jeszcze, ależ pięknie Zazu teraz zobaczył te dwa medivaki. To jednak jest dosyć potężna armia zerlingi mutaliski, ale nie zauważył, tak naprawdę ich nie zauważył. Zerling tylko przebiegł sobie ten, teraz Zazu już powinien widzieć, niech się wycofa, oj, nie widzi. Dopiero teraz zauważył, a to może być chwileczkę, już za późno. Bane'y się tam robią, teraz trzeba uważać, naprawdę lepiej było się wycofać i nie walczyć. Poczekać na te Bane'y, poczekać na armię, bo inaczej nie da rady tutaj nic zrobić więcej Zazu. Lepiej stracić jest... i dronki teraz się też rzuciły do ataku, nic tutaj nie widać. Ładnie dronki przejechały, wjechały do środka, zżarły to wszystko po prostu. Dronki były głodne i zżarły jednostki stracone. Workerów czterech tylko stracił, więc trzeba przyznać, że Terran popełnił wielki błąd, wchodząc swoją armią między minerały a głodne dronki. Tego po prostu się nie robi. Bo sami widzieliście, co głodna dronka jest w stanie zrobić. Ogólnie jednostki stracone mniej więcej takie same, no ale dwa medivaki to koszt dosyć ładny gazu. Bane'y chyba też tam wybuchły. Teraz fajnie Terran wykombinował, co się tutaj może dziać, ale Zazu skręcił w ostatnim momencie GPS, mu powiedział, proszę bardzo, trochę na prawo lecieć. Tu by się przydał jakiś spory crawler, żeby atakować wszystko, co by chciało przylecieć. Ja zawsze osobiście czasami na moim platynowym, drewniano-platynowo-złotym poziomie najlepiej jest, lubię stawiać sobie w takim miejscu spore crawlera, z tego względu, że teranie czasami się zapominają i tak leci, medivac po prostu jest niszczony. No ale zawsze to się w jakiś sposób tam może przydać. Zazu jest na wyższym poziomie, więc robi to trochę inaczej. Mamy jednego wikinga, który będzie miał zadanie za chwilę zniszczyć Overlordy. Obawiam się, że jeden może paść. Nie jestem pewny co do drugiego, czy drugi się utrzyma, ale wydaje mi się, że chyba jednak powinien się utrzymać. Gdzie jest ten wiking? Gdzie jest wiking? Jest też wiking w tym momencie, ale Zazu nie atakuje. Postanowił sobie odpuścić w tym momencie tego jednego Overlorda i zaatakować, żeby nie stracić tego właśnie, stracić momentu, że on chce w końcu się ruszyć Zazu, czy nie? No właśnie, tutaj jest dronka, przeciwnik nie zobaczył jednak, że to będzie ekspansja. Teraz
złapał Wikinga. No i jedna zabita jednostka, to się nie opłacało tak naprawdę stracić tego Wikinga za jednego Overlorda, nawet żeby przeskautować. No będzie już ekspansja ze strony Terrana, będą trzy bazy na trzy bazy i teraz Zazu musi uciekać, bo wstrętna armia Marinesów, olbrzymi pluton egzekucyjny już po odbiegu na prochach się dostali. A co tutaj mamy? Zazu leci tymi Overlordami, troszeczkę szaleje takie tutaj rozstawianie. No chyba chce widzieć jak najwięcej na tej mapie, pilnować wszelkiego rodzaju dropów, no i może zaraz zacznie rozprzestrzeniać też creep, co też byłoby fajnym pomysłem, ale fajnie tutaj, no tutaj trochę za dużo, dwa Overlordy to jednak jest za dużo, ale zobaczcie jaką Zazu ma ładną kontrolę nad mapą, po prostu widzi wszystko co powinien widzieć, żaden drop go tutaj, no żaden drop się nie przeciśnie, no tędy może jakiś spróbować, ale no, ładnie to wychodzi Zazu. Upgrade'y, plus jeden do ataku, plus jeden do obrony dla jednostek naziemnych, dla jednostek latających jest na razie w drodze, nawet nie ma plus jeden do ataku. Overlord dalej chyba będą rozstawiane, czy będzie, no jest speed, jeżeli jest speed to mi by pasowało zrobić jakiegoś dropa tutaj do bazy przeciwnika. Oczywiście speed też się przydaje w takim momencie jak rozstawiać te overlordy, żeby szybko się ewakuować. Zobaczymy czy Zazu postanowi ten creep rozprzestrzeniać poprzez overlordy, czy po prostu je tak wysyła, żeby pilnować i patrzeć co się dzieje, ale żeby tu się przydała mała grupka Bane'ów. Terran w ogóle nie ma armii chyba, czy mi się wydaje. 70 do 68, teraz Zazu, teraz idealny moment, żeby zaatakować szybciutko, trzeba rozstawić tą armię. Bane'y już się turlają trochę ze złej strony, próbował się teraz dostać, czołgi zostaną zniszczone, czy cała armia zostanie rozwalona. Wydaje mi się, że da radę się jeszcze źle mi się wydawało w tym momencie i cała armia, jeden szczęśliwy schował się do bunkra, jest zadowolony z tego powodu. Bane'y gonią, udało im się tutaj dorwać, jeden szczęśliwy Bane'y jeszcze się trzyma, ledwo oddycha. I teraz mógłby Zazu wlecieć spokojnie w te wszystkie addony, w sklepiki. No wielkie straty są Terrana, a w międzyczasie mieliśmy Marinesów, którzy próbowali coś tutaj zrobić, ale większych szkód nie narobili raptem czterech workerów. To już wcześniej było zrobione. Więc udało się to wybronić bez żadnego wielkiego problemu. Mamy pierwszego Tora, który wyszedł. On powinien tutaj bardzo mocno pomóc na te mutaliski, o ile oczywiście nie zostanie zneutralizowany przez Zerlingi i Banelingi, ale też nie myślę, żeby Zazu chciał wlecieć jakoś tak w bardziej wredny sposób. Ile jest tych mutalisków? Zobaczcie, że on już nie produkuje w ogóle mutalisków. Przechodzi w Infestory, w drodze jest HF, czyli po prostu idzie w tym momencie. O, tutaj Marines wyszedł coś zrobić. Idzie w tym momencie na... Ależ pięknie! O, ależ to było ładne. Cała tarcza, wszystko wyskakuje, od razu jest niszczone. Strata Medivaca w takim momencie to jest kosztowna rzecz dla Terrana. Zobaczcie tę różnicę 142 do 173. Naprawdę dużo i w końcu Terran wpadł na świetny pomysł, żeby postawić sobie Sensor Tower i pilnować tego, co się dzieje. W międzyczasie tej grupka Marinesów będzie jednak polowała na Overlord i byłoby fajnie, gdyby Zazu jednak tego za mocno nie stracił. Bane nie dał radę coś zrobić. Nic, Bane nie dał rady. No i teraz trzy Overlordy za chwilę zostaną najprawdopodobniej zniszczone, ale już tutaj odsiecz biegnie. Zerlingi szczęśliwe podskakują. No i wszystko spakowało się do Medivaca i uciekło, ale jest już złota ekspansja w drodze dla Zazu. Jeżeli jest złota ekspansja, to będzie jeszcze większy dochód, a w tym momencie, no Terran dosyć ładny ma dochód, przyjrzyjmy się temu. Jedzie na trzech bazach, ma masę mułów, 1800 minerałów do 1500, więc to jest dosyć mocna różnica. Creep jest rozprzestrzeniany, żeby ta armia mogła szybciej się przenosić. Właśnie Zazu powinien w tym momencie skort Overlordy i tak sobie tak stoją rozprzestrzeniać ten creep. No i kolejna tutaj biedna armia została zniszczona. Zero upgrade'ów dla jednostek latających, przydałoby się może te plusy 1. Ale popatrzcie na to, właśnie są, jest Greater Spire, mamy Adrenaline Glance, czyli upgrade do dla Zerlingów, dzięki temu będą poruszały się, po prostu będą atakowały szybciej, chyba o 20%, więc będzie Zazu bardzo mocny, będzie posiadał bardzo mocną armię, plus 3 do ataku i dla obrony, dla tych dziewiących jednostek, naprawdę to zrobi swoje. Zazu czeka jeszcze swoimi inwestorami, gdzieś tu jakieś fangale by się przydały, czołgi ustawione z przodu, trzeba się tutaj uważać, żeby nie stracić zbyt w głupi sposób swojej armii. Fangale pojedyncze wystarczą, żeby zniszczyć po prostu Marinesy oraz Medivaki, żeby złapać. Nie może za bardzo teraz nigdzie tutaj wyjść, czołgi są rozstawione, gdyby udało się jeszcze jakiegoś dobrego fangala rzucić. Bane chciał się dostać, jednak nie dał tej rady. Fangal jeden wystarczył w tym momencie. Zerlingi i Banelingi przeturlają się, chyba pobiegną teraz na dół do armii. Nie, odpuściły sobie. Trochę Zazu się chyba w tym wszystkim lekko pogubił, ale ma już w drodze
koruptory bez problemu utrzyma swoją pozycję, Terran nie ma możliwości, żeby podejść. Te czołgi stanowią barierę dosyć ciężką do pokonania dla armii Zerga, która jest tylko taka w dużej części naziemna, do tego oczywiście wszystkiego pilnuje jeden, to jest pokoju w powietrzu, pilnuje jeden tor. Takimi żabimi skokami czołgi są podprowadzane na steampaku, panowie marynarze podbiegli jak szaloni i teraz uwaga, co dalej będzie, próba zniszczenia oczywiście dronek. Jak wygląda dochód teraz? Terran ma przewagę w dochodzie. Zazo musi coś wykombinować, czy kontrolował mapę. Oczywiście idzie do Broodlordów, im szybciej do nich dojdzie, tym lepiej. Czołgi rozstawione, Banelingi próbował coś zrobić, wycofuje Zazo jednak te swoje Banelingi, chyba równie dobrze mógł nimi zaatakować, polecić na te czołgi, bo i tak je wszystkie stracił. Mamy już pierwsze Broodlordy, czwórka tutaj jest gdzieś, kolejne już są w drodze, trzy kolejne w drodze, więc tak, tor dosyć szybko zostanie zniszczony, czołgi nie będą miały żadnych tutaj szans, nie dadzą rady oczywiście w górę ostrzeliwać. No i czy musi się Zazu teraz martwić? Nie, na szczęście dla niego nie. Tu jakiś mały oddział próbuje coś jeszcze zrobić, Marinesy przebiegają, żeby pozbyć się Overlordów, ale Zazu na razie nie będzie też przyblokowany, jest też główna ofensywa Zazu, coś się, a to ja teraz pinguję oczywiście tym wszystkim. Ciekawe tylko pytanie znowu, co się stało, że to ja pinguję, a nie ktoś inny. Forteza była zostanie zniszczona. Fangale by się tutaj przydało tak naprawdę rzucić parę fangalów i byłoby dobrze. Dalej ja pinguję, już nie, na szczęście już nie ja pinguję. Tu była próba rozwalenia ekspansji, czy da radę to zrobić? Ekspansja się utrzyma. Dużo jest infestorów, Broodlordy powinny się troszeczkę to jednak wysunąć, skoro i tak czekają, to mogłyby podejść ciut bliżej, żeby atakować linię minerałów. No armia jest łapana, Zazu trochę ma teraz problemów, bo Terran dosyć ciekawie harasuje, z każdej możliwej strony wychodzi, próbuje. No Zerg jest rozciągnięty ze swoją armią bardzo mocno i teraz ma te lekkie problemy, żeby to wszystko ogarnąć, ale da sobie oczywiście radę. Zerlingi z tymi upgrade'ami 3-3 są piekielnie mocne. Ktoś krzyczy, pokaż APM, to jest APM średnio około 100, więc już dosyć wysoki, ładny poziom, a zobaczmy te stare APM, takie jeszcze przed patchem, kiedy spamowanie było możliwe, no to 179 u Zerga, 132 u Terrana, nie jest to jakaś chora olbrzymia ilość, wysokość. Oczywiście tutaj linia minerałów zostanie za chwilę zdewastowana, fangale rzucane są na Wikingi, a z tyłu oczywiście Broodlordy ostrzeliwują to wszystko. Jeszcze jeden fangal by się przydał, chyba już nawet nie ma sensu tego robić. Bane'y próbują się jakoś dostać, no ta ekspansja ma problemy z wydobyciem i to ewidentne problemy. Fangale, Zazu rzucaj tutaj fangale, rzucił fangale. Teraz Terran podchodzi swoją dosyć małą armią, próbuje zaatakować bardzo, nawet ładnie mu to wszystko wychodzi. W międzyczasie Marinesy z drugiej strony podchodzą, jednak Zerlingi swoje robią, powinny jednak pobiec. Czy padnie ta ekspansja? Obawiam się, że nie padnie jednak, ale tu może być strasznie duża strata dla Zazu. Stracił już parę tych Broodlordów. Jeżeli straci kolejne, to naprawdę będzie niebezpieczne, bo miał ich 8 już. Pozostał w tym momencie tylko i wyłącznie jeden Broodlord, ale 5 już jest w drodze, więc Terran po raz kolejny rozbija się tak naprawdę o... No wtedy to było tak, że to Zerg rozbijał armię Terrana, teraz Terran rozbija się cały czas na Zergu, nie może nic zrobić. Tu jest chyba jeden bohaterski tor. Nie, on raptem 4 jednostki dał radę zniszczyć. Ktoś się pyta, czemu ta mapa jest taka fioletowa? Jest fioletowa, bo to jest creep Zerga ładnie rozprzestrzeniony. Zazu nie może wyjść tutaj nigdzie dalej z tym creepem, bo od razu to jest zniszczone, ale Terran też, jak widzimy, się nie poddaje. Plus wymaksowany, jeżeli chodzi o Marinesy. Teraz uwaga, jeden fangal się tutaj, no jeden fangal się przydał, kolejny również, ale nie da rady tutaj oczywiście zniszczyć. Dronki próbują walczyć, może dadzą radę. Ten czołg ostrzeliwuje też swoich, więc straty z dwóch stron i teraz właśnie Broodlordy podchodzą. Planetary Fortress za chwilę zostanie zniszczone. W międzyczasie masa Zerlingów biegła sobie do bazy, niczym się nie przejmując, dostały się i widzimy, jak to teraz wygląda. Moce produkcyjne Terran zostały zniszczone, w tym momencie jest GG, nie widzę innego wyjścia, żeby dał radę wygrać. To Terran nie ma, po prostu nie ma, ma zbyt małą armię, żeby zrobić ostateczny push i wykończyć tutaj przeciwnika. Nawet jeżeli te Broodlordy będą padać pod ostrzałem Marinesów oraz torów, to i tak Zazu odbuduje swoją armię, zrobi pierdzilion Zerlingów i one to po prostu wszystko zeżrą, ale nawet nie musi ich budować, tutaj ma całą masę, naprawdę masę. Ktoś się pyta, czy grają Polacy? Tak, Polacy grają, tu grają sami Polacy, grają tutaj, coś się lekko chyba lagowałem, mam nadzieję, że to nie byłem ja w tym momencie.
Kolejna fala Zerlingów już wbiega. To jest jedyne miejsce, gdzie Teran może jeszcze coś wydobywać. Tutaj pochłonęła go czerwona zaraza. Fangale też zniszczyły. Jest oczywiście infestet Teranie. Cały czas teraz ostrzeliwują Command Center. Czy ono zdąży gdzieś dolecieć? Chyba nawet nie. Za chwilę zacznie płonąć. Nie wiem, na co czeka Teran. Ja bym już tutaj pisał GG i pozwolił mi streamować. Such a fair race. No... Zazu jest szczęśliwy, że udało mu się to wygrać. Gratulujemy Zazu, przechodzi, że się tak wyrażę, dalej. I zobaczmy.